Na ten moment niezwykle wytrwale czekały dzieci z grup przedszkolnych. Ale gdy parking przy ulicy Hammerschmidta zaczął się zapełniać militarnymi pojazdami oraz żołnierzami, nie wiadomo skąd pojawili się również dorośli. W pierwszej chwili może nieco zaniepokojeni, ale z samochodów wysiedli uśmiechnięci wojacy, w ruch poszły telefony, a zaskoczenie ustąpiło ciekawości. Dzieciaki natychmiast ruszyły do aut i żołnierzy, którzy pomagając Milusińskim w próbach dostania się na prezentowane pojazdy, odbyli całkiem intensywny trening siłowy. Chętnych było mnóstwo, nie tylko wśród najmłodszych. I wrażenia były niesamowite. Super jest. Super. I bardzo trochę strasznie, no bo jak ja schodziłam, tak było bardzo wysoko. Ale wszystko się skończyło dobrze. Mhm. Dziękuję. Wiadomo, za mundurem panny sznurem, ale nie tylko młode damy miały frajdę z wizyty żołnierzy. Panowie, a wam co się najbardziej podobało? Wszystko. A tak najbardziej? Mogliśmy sobie... Ten czołg. A tobie? Tobie to mi, że mogłem sobie włazić na ten czołg. Ogromne zainteresowanie wojsko wzbudziło również wśród osób dorosłych. Również pań, które bez zawahania sięgały po elementy uzbrojenia, równie chętnie wchodziły na pojazdy bojowe i czuły się tam świetnie. Odwagi nie brakowało również mężczyznom. Emocje aż grały. Przy takim wojsku i przy takim opancerzeniu, to teraz się dopiero czuję bezpiecznie. Teraz, dopiero teraz. Jakie wrażenia tam z góry? Jestem, jak to się mówi, w szoku i po prostu jak czuję takie dziwne uczucie, jakby trochę słabo mi było. Wizyta wojska w centrum Suwałk odbyła się przy okazji ćwiczeń Bull Run, które rozpoczęły się 21 marca. To już 18. edycja ćwiczenia zgrywającego, którego głównym celem jest zgrywanie procedur podczas przemieszczania się pod oddziałów Wojska Polskiego i NATO w terenie. Wojacy poznają nasze drogi, ukształtowanie terenu, a przy okazji znajdują czas na tego rodzaju spotkania z lokalnymi społecznościami. Na pewno lubimy i myślę, że jest to potrzebne, żeby wojsko jakoś istniało w naszym społeczeństwie, tak? Jest nas, jesteśmy służbą dość potężną, także chyba dobrze, jeśli jesteśmy razem ze społeczeństwem.